Cześć, witam Was, parku linowym Skarbka. Będziemy teraz testować teraz trasę błękitną, zaczynając od ścianki wspinaczkowej. Będzie naprawdę fajna zabawa. Jesteśmy w największym parku w Polsce. Tutaj mamy 12 tras do wyboru, więc zabawy jest naprawdę sporo. Teraz naprawdę wymagająca ścianka wspinaczkowa, dlatego że mamy naprawdę małe elementy. Jeszcze na dodatek się musimy przepinać, więc jest ciekawie. A trasa będzie mniej więcej 9 metrów, tam powinniśmy mieć największy punkt. A wejście na nią jest od 1,35 m. Co ja mówię? 135 cm wzrostu trzeba mieć, żeby móc się bawić na tej trasie, z powodu tego, żebyśmy sięgli do asekuracji. No i zaczynamy. Teraz mamy kładkę i możemy iść na domki, które przejdziemy. I już jesteśmy na drugiej stronie. Tutaj będą fajne trasy, te ekstremalne, bo mamy podesty naprawdę małe. A teraz będziemy mieć X-y do zaliczenia. Dobra, co teraz? Teraz będą kładka, ha? Tak jest. No, największy park linowy, tak? 12 tras o łącznej długości 2,5 km. Jakby połączyć wszystkie tu przeszkody, to powinno ich być 250 mniej więcej. Jest naprawdę sporo i postaram się dzisiaj zaliczyć je wszystkie. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Teraz trasa błękitna i tu się bawimy teraz. Pas birmański, pamiętacie, jak go się przechodzi. Noga, ręka, ręka i jesteśmy już prawie na następnej platformie. Pamiętacie, mam nadzieję, główne zasady, że na platformie powinny się znaleźć dwie osoby, na przeszkodzie jedna. Tak, to jest właśnie dla bezpieczeństwa. No i przypominam, że w komentarzu pod filmikiem macie linki. Kładka z X-ów. Macie linki do innych filmików z tego parku, a będzie ich sporo, więc zapraszam na kanał. I teraz będzie tyrolka, tak tutaj za bloczkiem ustawiamy naprzemiennie. No i jedziemy. Nogi do góry, jesteśmy. W pierwszej kolejności zabezpieczamy i dopiero możemy sobie bloczek ściągnąć. Bloczek podpinamy do pasa i teraz będziemy mieć złośliwe belki. Na szczęście króciutko, więc spokojnie nie zmęczą nas. Yeah. Tak jest. Teraz co? Platformy. Tak. No platformy to są fajne, przyjemne, więc nie powinno być. Chociaż widać, pod górę są. To są takie utrudnione platformy, ale już zaliczone. Więc lecimy dalej. Teraz trapezy. No, a jesteśmy w województwie świętokrzyskim w Bałtowie. I to tutaj się bawimy. Tak jest. Co teraz będziemy? O, pionowe belki. Tylko te fajne. Bo po jednej stronie i po drugiej stronie. Rozstaw jest też dość spory. Więc dla młodszych zawodników może być problem. Ja. No i właśnie. Trzeba się przeciągać na drugą stronę.
Nie jest łatwo. Jak iksy. Tak. Bardzo fajna przeszkoda. I yeah. Zaliczone. Teraz będziemy mieć trzylinowy most. Tak. Dobra, sztywny, twardy. Zobaczymy na środku. Nie no, spoko. Nie ma problemu. Dobra. Zaliczona przeszkoda. Tutaj nie wiem, 16-17 przeszkód chyba było na trasie. A co się tutaj belki typu V. Co się fajnego ukazało, w komentarzu daje jaka przeszkoda i która to minuta jest danej przeszkody na filmiku. Ale okazuje się, że na telefonach te minuty nie działają. Normalnie jak otworzycie filmik na komputerze, w przeglądarce, to tam możecie w czasy klikać i przerzuci was do danej minuty danego filmiku, tak? A niestety na komórkach Android to nie działa. A myślałem, że to wszędzie działa. Więc YouTube musi sobie uprawić opisy, żeby można było przeglądać konkretną minutę. Dobra, Tyrolka, jedziemy. Hej! W pierwszej kolejności przepinamy się, tak jest, dobra, i teraz mamy co? Trapezy, zygzaki. Ło, dawno nie widziałem tej przeszkody, ale myślę, że tu jeszcze spotkam sporo dziwnych przeszkód. Tak jest. Okej, i trawer po siatce długi, więc będzie troszkę męczący. Pamiętacie, wysoko ręce, tak żeby je jak najmniej męczyć, bo czym bardziej macie zgięte, tym więcej po prostu musicie własnego ciężaru brać na ręce. No i już mamy. O, czym dłuższa przeszkoda, tym właśnie więcej jakby sił musimy tracić na nią. No i teraz będziemy mieć skok tarzana, tak? Skok tarzanem, tutaj jest normalny skok. Dobra. No to lecimy. Tak, po tej stronie najlepiej. No to... To był raczej odgłos Flintstone'ów, a nie Tarzana, więc słabo. Dobra, teraz obchodzimy i... Ha, co to było? To są siatki typu U, tylko z przerwami. To jakoś się nazywało. Tylko już tak dawno nie widziałem tej przeszkody, że nie pamiętam nazwy tej przeszkody. Najlepiej sobie stawać na krawędziach, bo wtedy mamy tak jakby po birmańskim chodzenie. Jak wejdziemy do środka, to nogi nam się mogą plątać i jest problem. A tak to bez problemu przeszliśmy sobie tą przeszkodę i teraz mamy falochrony. I załatwione falochrony. No i teraz została nam ostatnia przeszkoda. Zejście po palu. Pamiętajcie, że do końca trzeba się zabezpieczać, bo naprawdę mogłoby się coś stać. A tak to bezpieczeństwo przede wszystkim. Lajkujcie, subskrybujcie. Jeżdżę po parkach, żeby wam pokazywać. A czym więcej lajków, tym bardziej więcej parków odwiedzam. Hej, na razie, cześć.